Podobno podczas opadów śniegu najlepszy jest pierwszy dzień, wtedy kiedy wszyscy się tak zachwycają, że o matko, jak biało na dworze, spójrzcie. Wstawiają wtedy ludzie relacje na Facebooka i Instagrama, a każdy kolejny dzień to już jest tylko walka o przetrwanie, walka o to, żeby się nie wyjechać gdzieś po drodze, no i modlitwy o to, żeby jak najszybciej ten śnieg potem stopniał. Witam Was po dłuższej przerwie na moim kanale. Ja jestem właśnie w Wielkiej Brytanii i tutaj śnieg spadł z lekkim opóźnieniem, równo miesiąc po świętach, bo dzisiaj mamy 24 stycznia 2021 roku. Zapraszam Was na kolejny odcinek mojego vloga. Cześć! Ja mam na imię Krzysztof i jak możecie zobaczyć za mną, żadnego śladu po zimie już tutaj nie ma. Śnieg utrzymał się zaledwie kilka godzin, no i tutaj takich typowych zim nie ma, jakie znamy chociażby z Polski jeszcze kilkanaście lat temu. Panuje tutaj natomiast wilgotny klimat, który sprawia, że może być dosyć ciepło na dworze, a odczuwalna temperatura jest dużo niższa. Ale tak pozostając jeszcze na chwilę w temacie tego śniegu, to Anglicy są ogólnie nieprzyzwyczajeni do tego, że pada. Nie zmieniają na przykład opon w swoich samochodach na zimowe i jeżeli napada trochę śniegu, który uniemożliwia dotarcie do pracy samochodem albo transportem publicznym, to nie trzeba do tej pracy jechać, a pracodawca ma obowiązek normalnie nam za ten dzień zapłacić. To, co mi się bardzo podoba w Anglii, to to, że jest tutaj naprawdę dużo Polaków. Oczywiście to wszystko zależy jeszcze od regionu, w którym przebywamy, ale na przykład w mieście, w którym mieszkam, usłyszeć gdzieś z tyłu rozmowy po polsku wcale nie jest trudno. No i ogólnie fajnie jest też pod tym względem, że jeżeli chcemy załatwić jakąś sprawę w urzędzie na przykład, albo jakąś inną typu prąd, gaz, to często są dostępni polscy tłumacze. Wystarczy po angielsku jakoś tam powiedzieć, że chcielibyśmy skorzystać z polskiego tłumacza i często są w stanie nam go po prostu zapewnić. Poza tym na Facebooku są różne grupy, w których Polacy pomagają innym Polakom przebywającym na terenie Wielkiej Brytanii, na przykład w uzyskaniu benefitów. Poza tym dobrze jest czasem zweryfikować, czy na przykład to, co usłyszeliśmy od urzędnika, jest zgodne z tym, jak jest w rzeczywistości, bo na przykład mogliśmy albo coś źle zrozumieć, albo on mógł nam przekazać nie do końca prawdziwe informacje. Dobrze jest też czasem weryfikować listy, które do nas przychodzą z urzędu, dlatego że zdarza się tak, że wysyłane są fałszywe listy, które mają na celu wyłudzić nasze dane osobowe. A czy bez znajomości języka angielskiego można się tutaj dogadać? Osobiście uważam, że i tak, i nie. To zależy, do jakiego środowiska trafimy, bo na przykład w firmie, w której ja pracuję, jest dużo Polaków i to sprawia, że można swobodnie z nimi rozmawiać po polsku. Natomiast jeżeli ktoś znajdzie się w takiej pracy, w której pracują ludzie z innych części świata, no to niestety, ale trzeba będzie się jakoś dogadywać po angielsku, ale to też ma swoje plusy, bo przebywając w takim towarzystwie osób, z którymi można tylko po angielsku rozmawiać, szybciej uczymy się tego języka, dlatego że musimy po prostu jakoś się z nimi dogadywać, musimy im pewne informacje przekazywać i musimy też starać się rozumieć to, co oni do nas mówią. I opowiem Wam tutaj historię, że w mojej firmie mój znajomy zaczął myć podłogę i przyszedł do niego facet, który ogólnie zajmuje się sprzątaniem i pokazał mu na taki żółty znak, że śliska podłoga i mówi: always remember. Więc naprawdę, nie trzeba mieć jakiejś mega dobrej znajomości angielskiego, żeby pewne rzeczy przekazać. Czasem wystarczy użyć po prostu jakichś takich prostych słów i każdy jest w stanie się jakoś domyślić, o co nam chodzi. Praca z obcokrajowcami daje też różne inne korzyści poza możliwością doskonalenia swoich umiejętności językowych, na przykład właśnie języka angielskiego. Poznałem pewnego Greka, który opowiedział mi trochę o tym, czym właściwie różnią się oliwki zielone od czarnych. I różnica między nimi polega wyłącznie na tym, że czarne oliwki są bardziej dojrzałe od zielonych. Poza tym obiecał mi, że kiedy następnym razem się spotkamy, da mi słoik oliwek,
które zostały przygotowane przez jego tatę właśnie w Grecji. Swoją drogą, w Grecji praktycznie na każdej posesji rośnie przynajmniej jedno drzewo oliwkowe. To jest bardzo fajne. Odnoszę wrażenie, że ludzie w Wielkiej Brytanii są do siebie dość optymistycznie nastawieni. Są tutaj takie miłe, grzecznościowe zwroty, jak na przykład idziesz do sklepu, kasjer zapyta how are you, co u ciebie? Potem jak już bierzesz paragon, powie ci, żebyś uważał na siebie, żebyś dbał o siebie. To jest naprawdę bardzo miłe. Widać, że ludzie uśmiechają się do siebie i mentalność jest zupełnie inna niż na przykład w Polsce. Żeby nie było, że wymieniam tutaj same plusy, to opowiem wam jeden minus, który przychodzi mi do głowy. Oczywiście na pewno jest ich o wiele więcej, natomiast ten film mówi tylko o takich moich początkowych spostrzeżeniach dotyczących właśnie Wielkiej Brytanii. I ten minus, o którym chciałbym wam powiedzieć, dotyczy tego, że miasto, w którym mieszkam, jest dosyć niebezpieczne. Na pewno nie jest to miejsce do nocnych, samotnych spacerów. Po zmroku lepiej po prostu nie wychodzić z domu. Na koniec zostawiłem sobie coś, czego nie mogę zaliczyć ani do plusów, ani do minusów życia w Wielkiej Brytanii. Chodzi o dwa krany. Coś, co dla nas Polaków wydaje się nielogiczne, a dla Anglików jest normalne. Jak umyć ręce, jeżeli z jednego kranu leci woda po prostu wrzątek, z którego można by robić herbatę, a z drugiego istny lód? Anglicy uważają, że powinniśmy zakorkować, załóżmy, umywalkę, nalać odpowiednio dużo ciepłej i zimnej wody, a następnie wypłukać w tej umywalce ręce. Skąd pomysł na dwa krany? Istnieje kilka teorii. Jedna z nich mówi o tym, że chodzi o względy bezpieczeństwa, że nachylając się nad umywalką, na przykład myjąc zęby albo twarz, nie uderzymy czołem w kran. Druga teoria natomiast zakłada, że Anglicy nie do końca wiedzieli, jak połączyć dwa krany w jeden i po prostu później nie chcieli się do tego przyznać i dlatego do tej pory uważają, że dobrze jest tak, jak jest. Teoria, która wydaje mi się jednak najbardziej prawdopodobna, sięga czasów po II wojnie światowej, kiedy ludzie zaczęli na strychach budynków umieszczać zbiorniki z ciepłą wodą. Te zbiorniki po pewnym czasie zaczynały rdzewieć, poza tym pływały tam zdechłe szczury niekiedy, dlatego była ona transportowana do kranów za pośrednictwem oddzielnego systemu rur niż na przykład woda zimna, która pochodziła z naturalnych źródeł. W dzisiejszym odcinku to byłoby na tyle. Co do Wielkiej Brytanii, chciałbym wam jeszcze opowiedzieć o tym, jak wygląda tutaj życie po Brexicie, a poza tym, jak ludzie stosują się do zasad związanych z COVID-19. Jeżeli jesteście ciekawi, to zasubskrybujcie mój kanał, zostawcie dzwoneczek, łapkę w górę pod tym filmem, no i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się w zdrowiu. Cześć!